te 200 hektarów, to ilu ludzi zaangażowanych jest w produkcję na tak dużym, na tak dużej powierzchni? Tak szczerze, to może ktoś nie uwierzy, ale dwie. Dwie osoby? Witamy w kolejnym odcinku Rolnik na czasie. Mamy przyjemność dzisiaj być gośćmi na gospodarstwie pana Mariana. Pan Marian, poza tym, że zajmuje się szeroko pojętą produkcją rolną, no przede wszystkim, tak jak widać za nami, zajmuje się produkcją ziemniaka i o tym będziemy dzisiaj rozmawiali. Także panie Marianie, no przede wszystkim zacznę może od przedstawienia pana Mariana i Jakuba. Przepraszam, że dopiero teraz. Natomiast panie Marianie, no jesteśmy szalenie ciekawi, jak ta historia się zaczęła, ile już trwa, no i jak wygląda dzisiaj? No, historia trwa od najmłodszych lat, bo wiadomo, że każdy rolnik wywodzi się gdzieś tam ze wsi i gospodarstwo prowadzimy od zawsze. Zaczęło się to od tego, że rodzice mieli niewielkie gospodarstwo, jakieś tam w granicach 6 hektarów. Mhm. Z czasem powiększaliśmy gospodarstwo. Przepraszam, czyli te 6 hektarów to jest dwukrotność tego pola, które jest tak, za nami? Tak, tak, mhm. Tylko i wyłącznie. Natomiast z czasem później sam dokupowałem grunty rolne. No i wiadomo, gospodarstwo rozrosło się. Dzisiaj gospodarujemy na około ponad 200 hektarach. Część tych gruntów jest dzierżawionych. Natomiast gospodarstwo własne to około 140 hektarów. Mhm. Gospodarstwo jest co prawda rodzinne, bo i córka ma jakieś tam areały, w tym i syn. Natomiast całość gospodarstwa jest około 140 hektarów plus grunty dzierżawne. Z tego podziemniaka przeznaczona jaka część? W tym roku podziemniaka jest przeznaczona część około 60 hektarów gruntów. A proszę mi powiedzieć, bo pan ma no długoletnie doświadczenie w branży przede wszystkim maszyn do uprawy ziemniaka. Jak ta historia się zmieniała, jak ona wygląda w chwili obecnej? No wiadomo, że nie możemy porównywać tego, co było w latach 70., 80., bo technika rolnicza jak zwykle idzie bardzo szybko do przodu i tak samo uprawa ziemniaka zmienia się bardzo szybko. Zaczynaliśmy od sadzarki dwurzędowej. Wiadomo, teraz mamy sadzarkę czterorzędową, napędzaną mechanicznie. Tu wiadomo, za nami już jest sadzarka bardzo nowoczesna, bardzo skomplikowana, ale i bardzo wydajna. Także tutaj od postępu nie uciekniemy i na pewno to jest na plus. Kuba, ty doskonale znasz obecne trendy, obecny postęp, obecne rozwiązania technologiczne. Jakbyś nam mógł powiedzieć nieco więcej o tym, co się dzieje w rynku maszyn do uprawy ziemniaka. Zgodzę się tutaj z panem Marianem przede wszystkim, to co powiedział, że rynek pnie do przodu, gospodarstwo się rozwija. 200 hektarów to jest kawał pola do uprawy, 60 hektarów zasiedzenia ziemniaków również. Czas mamy ten sam. Potrzebujemy maszyn wyspecjalizowanych, które nam ten czas pomogą wykorzystać w 100%. Odciążyć operatora, ponieważ czas pracy jest nienormowany, więc przemęczenie jest normalną rzeczą. Sadzarki czy maszyny w ziemniakach dzisiaj mają tego operatora odciążyć. Człowiek kontroluje pracę, wykorzystuje każdy centymetr kwadratowy pola, obsadę wykorzystać w 100%, no bo z tego czerpiemy nasze źródło dochodowe. To, o czym mówi Kuba, czy pan faktycznie w swojej codziennej pracy korzysta z tych wszystkich rozwiązań, czy jest to kierunek, w jakim pan dopiero rozwija swoje gospodarstwo? Nie, no jak najbardziej. Od wielu lat już mamy maszyny bardzo skomplikowane, nowoczesne, które w swoim, jak to się mówi, menu mają, wiadomo, wszystkie udogodnienia dzisiejszych czasów, czyli komputery, nie komputery, nawigacje, z których już korzystamy od kilku lat. Czyli to nie jest tak, że są to rozwiązania, które są niejako na wyrost, tylko jest to coś, z czego już faktycznie się korzysta i... Tak, jak najbardziej z tego korzystają wszyscy rolnicy, może nie wszyscy, ale większość rolników prowadzących nowoczesne gospodarstwa. Mhm. Także to już jest nieodwołalna część naszego rolnictwa. Kuba, a jeszcze może pytanie do ciebie. Powiedz mi, biorąc pod uwagę miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy, to jakbyś, nie wiem, ocenił jego specyfikę, jego inność od, że tak powiem, pozostałych rejonów Polski? Co tutaj jest takiego, nazwijmy to wyróżnikowego w odniesieniu do Wielkopolski, Małopolski czy dowolnego innego rejonu, gdzie ten ziemniak jest uprawiany? No, dzisiejsza pogoda pokazała nam właśnie, jak jest nieprzewidywalna sytuacja w rolnictwie. Kiedy rano zaczynaliśmy te pokazy tutaj, no, padał deszcz. Obawialiśmy się, że niestety to nie wypali. Po chwili, kiedy ten deszcz przestał padać, próbowaliśmy wjechać tą maszyną. No, ta ziemia jednak była troszeczkę mokra. Nie wiem, godzinka, dwie później, kiedy wiatr obsuszył tą ziemię, ziemia jest lżejsza. Myślę, że tutaj gospodarstwa mają łatwiej, ale również trudniej. Łatwiej przez to, że ziemia jest lżejsza, ale mają trudniejsze warunki, szybsze przesychanie,
Dlatego właśnie system, który tutaj prezentowaliśmy, czyli budowanie redlin od razu w przejeździe sadzenia, może pokazać, że to jest rozwój w kolejnym etapie poprzez przetrzymanie tej wilgoci dłużej w tej redlinie, podsiąkanie lepsze, więc staramy się pomóc rolnikom pokazać kolejne wykorzystania i każdy element, który tutaj prezentujemy w kolejnej części Polski, kiedy z maszyną się to przejedziemy, tam będzie zupełnie inaczej. Mówimy tutaj o spulchniaczach śladów, bo ziemia jest twardsza, tej ziemi nie idziemy nabrać do formownicy, więc naprawdę ziemia ziemi nie jest równa. Równa, tak jest. Dzisiejszy dzień ma również pomóc panu Marianowi spróbować wyłączyć kolejną maszynę z pracy, aby skrócić ten czas pracy w tej uprawie tego ziemniaka. U pana Mariana odbywało się do tej pory tak, że przygotowanie ziemi jak zawsze, czyli gruber, aby spulchnić tą ziemię. Później była wsadzana, czy wsadzane były ziemniaki i po pewnym czasie były obredlane. Czyli mieliśmy tak jakby trzy zabiegi do momentu posadzenia. W dzisiejszym dniu prezentowaliśmy maszynę, która robi dwa w jednym, czyli sadza ziemniaki i od razu obredla, obsypuje. Czyli tak naprawdę jedna maszyna nam ucieka. Chcemy z panem Marianem zobaczyć, czy ten system w tym gospodarstwie jak najbardziej sprawdzi się i pomoże panu Marianowi zaoszczędzić czas pracy, to jest kolejne przejazdy, litry paliwa zużyte, no i wyłączyć kolejną maszynę z pracy, aby w przyszłości nie musiać dokupić kolejną, tak? No ale dobra, no mówimy o tym, że obsianie hektara pola do ziemniaka to jest około godzina czasu, tak? Czyli mamy jeden ciągnik, jedną maszynę, która to robi. Mamy łącznie, znaczy pan Marian gospodaruje na 60 hektarach, które też rozsiane są w kilku kawałkach. Czyli, że tak powiem, fizycznie rolnik jest w stanie zrobić to wszystko jedną maszyną, jednym ciągnikiem, jedną maszyną. Po przepięciu tak. Po przepięciu. Po przepięciu tak. Wiemy, że dzisiaj moce, które są potrzebne do tych maszyn, wzrastają na udźwig, większe pojemności i pracę. Jeżeli patrzymy na ten park maszynowy, który u pana Mariana tutaj występuje, jak najbardziej te maszyny sobie poradzą i myślę, że można wyłączyć którąś maszynę zaraz z obiegu. Niekoniecznie większą, może to być mniejszy ciągnik, ale w tym czasie może wykonywać jakieś kolejne zabiegi typu opryskiwacz, gdzie tam moc jest niepotrzebna. Przykładowo w późniejszym czasie, kiedy jest to potrzebne do formowania, to ten ciągnik już pracuje razem z opryskiwaczem, więc sądzę, że jest. No to jest, tu jest jakby oszczędność jest oczywista. Dokładnie. Panie Marianie, jak to wygląda z pańskiej perspektywy? Tutaj taka ładna uwaga. Wiadomo, że starszy sprzęt mniejszy, z wielką chęcią byśmy wyłączyli z dalszej eksploatacji i po co nam kilku operatorów, jak może to jeden operator za jednym przejazdem zrobić. Mhm. I będziemy do tego dążyć na pewno. A takie pytanie o takie pana gospodarstwa, takie najlepsze zbiory, najlepsze lata, no i jednocześnie takie, że tak powiem, największe, nazwę to błędy, albo nie wiem, albo przeciwności, które no dadzą też przede wszystkim na jakiś pomysł tym, którzy nas oglądają. No tak, to nie trzeba daleko sięgać pamięcią, bo powiem tak szczerze, że najlepszym rokiem w produkcji ziemniaka był rok poprzedni, czyli rok 2020, gdzie plony na niektórych, mimo że gospodarujemy na bardzo słabych glebach, powiedzmy piąta, szósta klasa, czasami jest czwórka, zdarza się, dochodziły do 50 ton. Mhm. Czyli w naszych warunkach to już jest bardzo dobry plon. Natomiast 3 lata wcześniej, o ile pamięć nie myli, były plony, gdzie powiedzmy przy obsadzeniu pola potrzeba 3 tony ziemniaka, średnia plonu wyszła 8 ton. O. Czyli przy bardzo lekkich glebach warunki, jeszcze raz warunki pogodowe, to jest podstawa. Jeżeli pada deszcz, mamy plony na poziomie 50 ton, tak jak było w poprzednich latach, w poprzednim roku. Natomiast kilka lat wcześniej był plon 8 ton. Także skala porównania jest bardzo duża. A tak kiepsko się ten ubiegły rok tak swoją drogą zapowiadał, tak? Bardzo, wiosna była faktycznie bardzo ciężka, bardzo. A jednocześnie zamknęła się tak, jak się zamknęła. Tak, no to no. Gratuluję. Na takich gratuluję. Klasach wyszło, tak, wyszło bardzo dobrze, no ale to mówię, deszcze w sierpniu uratowały całą sytuację, a później jeszcze następne we wrześniu chyba dwa porządne deszcze i mieliśmy plony. Przy dobrej agrotechnice oczywiście i nawożeniu. A w chwili obecnej te 200 hektarów, to ilu ludzi zaangażowanych jest w produkcję na tak dużym, na tak dużej powierzchni? Tak szczerze, to może ktoś nie uwierzy, ale dwie. Dwie osoby? Dwie osoby. Liczy pan oczywiście również siebie? Tak, jak najbardziej siebie i kogoś jeszcze. I nikogo więcej. Bo powiem szczerze, dzisiaj park maszynowy jest na tyle rozbudowany, że wiadomo, że w sezonie ktoś tam potrzebny jest, jakaś jedna osoba jeszcze. Tutaj tylko i wyłącznie chodzi o sortowanie ziemniaków. Natomiast taki areał to spokojnie przy dzisiejszym parku maszynowym obrabia jedna osoba, mimo że sadzimy ziemniaki. Gdzie jest potrzebne, wiadomo,
większa ilość roboczogodzin. Bo tak jak mówiliśmy, faktycznie kwestia skorzystania z maszyny, która wykonuje dwa zabiegi za jednym przejazdem, no to już jest oszczędność wymierna w postaci eliminacji jednego ciągnika. Tak. Natomiast rozumiem, że tu jeszcze wchodzi kwestia tego, żeby to faktycznie ekonomicznie wyliczyć i jeżeli bilans zamknie się na plus, no to wtedy decyzja jest nieoczywista, bo wtedy pozostaje wybór 4 czy 6 rzędów, tak? No tak, oczywiście. No wiadomo, że takiej maszyny nie kupujemy na 1 lub 2 lat, tylko musimy to w perspektywie przeliczyć ileś tam kilkunastu lat, czy ta maszyna nam się zwróci. Wiadomo, musimy policzyć koszty roboczogodzin. I nawet jeżeli mamy wziąć kredyt na taką maszynę, a wiadomo, że ona będzie nam sprawniej to robiła i zaoszczędzi nam czasu, no i czasami nerwów, jeżeli stare maszyny się psują, to na pewno warto z takiego czegoś skorzystać, mimo że maszyna jest droga. Mhm, jasne. Kuba, pytanie do Ciebie, bo Pana Mariana pytałem, a nie zapytałem Ciebie o jakieś, że tak powiem, uwarunkowania bieżące, czy to w kraju, czy na świecie, które są może nie tyle przeszkodą, ale które utrudniają faktycznie tą uprawę ziemniaka. Jak to wygląda z perspektywy Polski, Europy? W początku rozmowy, które tutaj prowadzimy cały czas na polu. Pamiętając o tym, czy mówiąc, musimy wiedzieć, że ten ziemniak trafia tam do przechowalni. Pół roku, okres, kiedy tam spoczywa, są pewne elementy, które wpływają, że ten ziemniak śpi. Odbywało się to za pomocą pewnych środków chemicznych, które zostały wycofane z obiegów Unii Europejskiej. Problemem teraz jest tak naprawdę przechowalnictwo. To jest problem, o którym tak naprawdę głośno się jeszcze nie mówi, ale do nas będzie docierał i będzie bardzo mocno dotykał. Mhm. Produkty, które są dostępne już teraz, no nikt nie ma aż tak bogatego doświadczenia do tych produktów, które były. Więc to jest takie stąpanie po cienkim lodzie. A dlaczego te środki wycofano? Wiadomo, że dzisiaj idziemy coraz bardziej eko i z tego się powinniśmy cieszyć. Okres karencji wyprowadzenia pewnych środków powinniśmy wydłużyć. No w ziemniakach niestety sezon to jest rok. Mhm. I czas nauki i wycofywania powinien być moim zdaniem troszeczkę wydłużony, żeby naprawdę wprowadzić to w stabilny sposób, a nie dając 2 lata. 2 lata to jest bardzo długo, ale patrząc na ziemniak, no to jest wiosna, jesień, jest rok, wiosna, jesień, są 2 lata. Mhm. Ja nie dyskutuję jakby z tymi rozwiązaniami, bo prawdę powiedziawszy nie mam na ten temat wystarczającej wiedzy, ale być może wprowadzono to właśnie no, w trosce albo no, ze względu na dbałość o zdrowie konsumentów. Tak, tak. Powiedzmy, dążymy do krajów zachodnich, gdzie są testowane ziemniaki pod względem ilości substancji aktywnych, które jeszcze się tam znajdują. Wiadomo, my go spożywamy to razem z tym ziemniakiem, więc cieszmy się z tego, że Unia Europejska to od nas wymaga. Są też nowe, są to elementy, które pozwalają tego ziemniaka przytrzymać w przechowalni dość długo. Są to elementy, czy środki bio, klimatyzacje, no, ale znowu zapędzamy się w kozi róg, czyli idziemy w elementy coraz bardziej droższe, coraz bardziej wymagające, więc dzisiaj wchodząc w ziemniaka, to musimy się liczyć z tym, że ziemniak jest wymagającym, nie tylko od posadzenia. Czyli ruch jest jakby słuszny, ale powinien być bardziej rozłożony w czasie i pozwolić jednocześnie tym jakby rolnikom zajmującym się przechowalnictwem jakby rozłożyć w czasie te konieczne inwestycje, tak? Dobrze rozumiem? Dokładnie, dokładnie. Powiedzmy, przykłady są takie, że środek, który był używany w przechowalni, pozostaje on przez kilka następnych lat. Więc nawet jeżeli takiego ziemniaka próbkę oddamy, taka substancja potrafi jeszcze w tym ziemniaku być, mimo że ten środek już tak od dawna nieużywany, tak? Nie jest jakby zamgławiany. Więc są pewne reguły odstępstwa, od dnia dzisiejszego nic nie oddzielił kreseczką, ale to jednak przedsiębiorstwo, ten rolnik musi być krok naprzód i wiedzieć, co teraz zrobić, jak z tym postąpić. Jasne. Panie Marianie, pytanie do Pana, bo na Pańskim polu, tutaj dzisiaj za nami, zadziało się coś nowego, czyli faktycznie troszeczkę inaczej niż dotychczas ten zabieg technologiczny został wykonany i wiadomo, że efekty przyjdzie ocenić dopiero jesienią. Jak najbardziej. Natomiast już dzisiaj, no widać jakąś nową jakość, która tutaj się zadziała. Jak Pan sądzi, jak to wpłynie faktycznie na te rośliny, które tam już kiełkują? No myślę, że wpłynie bardzo dobrze, ale tak jak Pan powiedział, na pewno to będzie efekt widoczny dopiero na jesieni. Chociaż myślę, że może nie na jesieni, bo na pewno po skiełkowaniu i po
miesiącu czasu będzie jakiś efekt widać na plus tutaj. No to na pewno bardzo chętnie wrócimy za miesiąc, żeby się dowiedzieć, o ile lepiej to pole wygląda. Dokładnie tak. Wiele lat pańskiej pracy, wiele lat pasji. Syn, który razem z panem gospodaruje, co jest, no uważam, fantastyczną sprawą. Natomiast no, jakie ma pan takie największe marzenie co do pana gospodarstwa? Czy marzenia? Marzenia są jak zwykle chyba takie normalne, jak dla każdego człowieka. To jest najważniejsze, zdrowie. Natomiast w gospodarstwie, no wiadomo, powoli jakieś nowe inwestycje, które pozwolą no, jak najbardziej skrócić czas pracy do minimum, natomiast więcej czasu poświęcić na rozrywkę, jakąś jeszcze, jeżeli można o tym mówić tutaj. Tak jest. Wszyscy sobie tego życzymy. Tak jest. No, panie Marianie, to ja trzymam kciuki za realizację marzeń, zarówno pańskich, jak i twoich. Kuba, jakie są twoje marzenia? Wakacje. Ciepłe, przede wszystkim słońce. Przede wszystkim, żeby było w końcu ciepło. Dokładnie. Także tak, wszyscy sobie tego życzymy. I sprzedać kombajn dla pana Mariana. Dokładnie. Tak jest. No i cóż, i pamiętajmy wszyscy, żeby być na czasie.